Witam Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku z kariery Liri Dona Mulaya. No i w poprzednim odcinku, jak widzieliście, dostaliśmy wypożyczenie do Bary oraz ponieśliśmy no klęskę, nie ukryłam, klęskę z Young Boysami, aż 3-1 przegraliśmy. No ale mam nadzieję, że kolejne mecze będą lepsze i podniesiemy się z kolan i będziemy walczyć o najwyższe miejsce w tabeli. Ale za niedługo opuszczam Neuchâtel i przenoszę się właśnie do Bari na wypożyczenie. I też mnie tam ciekawi w sumie, na jakiej pozycji będę grał i czy zdołam się dobrze zaprezentować. Ale to zobaczymy za niedługo. Jak na razie jeszcze musimy tutaj trochę pobyć. Widzę, że tutaj mam jakiś kontuzjowany status, ale chyba nie, jednak możemy robić trening, to jakiś błąd. I zrobię sobie w sumie od razu ten pierwszy trening. Chyba go sobie przesymuluję, tak myślę. Tylko poczekajcie, wybiorę ćwiczenia. Teraz zrobię szybkie cięcie. Dobrze, a więc wybrałem wszystkie ćwiczenia. Jedno jest jedynie na poziomie brązowym, no ale to dlatego, że wytrzymałość jest nam bardzo potrzebna. Reszta na poziomie złotym. Przesymulujemy sobie całość. Poszło nam nie najgorzej. Za chwilę będziemy mieli 64 punkty overalla. I to już podchodziłoby do karty złotej, co ja gadam, brązowej, świecącej. Więc jak na razie nasz rozwój idzie w dobrą stronę. Tutaj widzę, że mamy kolejny mecz, w którym zagramy. Jest to nasze pierwsze spotkanie w tym odcinku. A drużyna z tabeli jest na miejscu trzecim. Oni są na miejscu trzecim, czyli gramy z czołówkowym rywalem. I mam nadzieję, że jakoś uda nam się to wygrać, ale za chwilę się przekonamy. FC Luzuren, tak się nazywa nasza drużyna przeciwna. Gramy u siebie na stadionie, co jest bardzo ważne, ponieważ nasi kibice nam dopingują z całych sił. Wychodzimy obok Ramizziego. Gramy oczywiście na pozycji środkowego pomocnika, ponieważ gramy formacją trójką obrońców. Za chwilę też zobaczę, jak prezentuje się tutaj drużyna naszych przeciwników. Na napadzie będzie Nuno z Karlenem. Skrzydło i to Ramizzi, Donum. W środku pola Dudin i ja. Jak prezentuje się tutaj skład naszych rywali? W jakiej formacji oni wychodzą? W 4-4-2. No a więc droga do bramki będzie ciężkim zadaniem. No ale my mamy typowo taką ofensywną niż defensywną formację. Ale zobaczmy, jak to spotkanie się rozwinie. Przejdźmy już do spotkania. Alić, Dudin, Nucolo. Podaje do Karlena. Ten odgrywa do Nucolo, ale pierwszy dobry strzał. Widać, że piłka nam się klei tutaj do nóg. A niestety tutaj ten strzał, no brakowało sporo. Os, podanie do Mulaya. Mulaya zagrywa do Numa. Donum utrzymuje się przy piłce. Wartuje Mulaya. Ten rzuca w pole karne, ale niestety nikt nie zdołał dojść do piłki. A szkoda, bo była ładna akcja. Tutaj mamy też powtórkę dobrego strzału na naszą bramkę. Mulaj będzie środkiem boiska. Zagrywa do Donuma. Donum na skrzydle. Odgrywa do Mulaja. Mulaj zagrywa do Karlena. Ale za wolno z tą piłką się obrócił nasz zawodnik. Matos. Oj, niebezpieczne zagranie lekkie. Margiotta i gol. 1-0.
Atakowaliśmy, ale nie mogliśmy wykorzystać tych akcji. No i to się zemściło. I Margiotta zostawia bez szans naszego bramkarza. No i przegrywamy 1 do 0. Musimy odrabiać straty. Koniec pierwszej części spotkania. Przegrywamy 1 do 0. Jeszcze mamy szansę na odrobienie tych strat, tylko musimy częściej wykorzystać tę sytuację, bo jak na razie podchodzimy pod połowę rywali, ale niestety nie zakończamy tej akcji bramką, więc no niestety wynik jest jaki jest. Mam nadzieję, że w drugiej połowie uda nam się to zmienić. Karlen, Mulaj. Mulaj zagrywa piłkę do Nucolo, ten biegnie. Biegnie w pole karne i czy to wykorzysta? Tak, jest asysta naszego Liridona Mulaya. I Nucolo bezlitośnie wykorzystuje sytuację na 1 do 1. Teraz Mulaj. Chciał wypuścić tutaj Paulinho, ale niestety nie mógł wcześniej zagrać. Chociaż jeszcze Nucolo zagrywa do Donuma. I on leci skrzydłem, czy będzie wrzutka w pole karne. Jest wrzutka. Karlen Nucolo. I jest 2 do 0, 2 do 1, przepraszam. Ale było tutaj zamieszanie, ale Nucolo doskoczył do tej piłki i strzelił ładną bramkę z główki. Zobaczmy jeszcze raz, co tutaj się stało. Karlen tutaj pięknie nawet zagrał. Nie wiem, czy to było przypadkowo, ale jeżeli to było zaplanowane, to bardzo ładne zagranie z główki. I Nucolo, bardzo piękne wybicie. Bramkarz stał zamurowany. A tutaj widzę, że Matos biegnie w nasze pole karne. Zatrzymajcie go, zatrzymajcie. No i nie zatrzymali go. No i 2-2. Obrona znów zawodzi, jak zawsze. Naprawdę ta trójka obrońców czasem to robi takie głupoty. Znów jest ta sytuacja, gdzie zawodnik jest niepilnowany i wchodzi w pole karne. To już jest któryś raz. Trzeba przyznać, że ładnie strzelił tutaj zawodnik drużyny przeciwnej, bo petardę załadował. No cóż, jest remis 2 do 2. Ryder, Matos, Mulaj. Nie było faulu, ale tutaj Mulaj odbiera piłkę i zagrywa do Karlena, który nie trafia. No tutaj Matos z trzecią bramką, blisko było. Słupek nas uratował przed tą trzecią bramką Matosa, chyba że ktoś inny strzelił pierwszą bramkę. No i mamy koniec tego spotkania, remis u siebie. No zawsze ten cenny jeden punkt, no ale szkoda, że nie udało się tego wygrać przez jeden głupi błąd naszych obrońców znów. No i cóż, będą jeszcze inne mecze. Jak na razie musimy zaspokoić się tym remisem. Witam się już z Wami po meczu. Jak widzicie, mamy tutaj wiadomość, że Neuchâtel i Lucern mają po jednym punkcie. No co, z dwiema bramkami. Czy tutaj coś się jeszcze takiego ciekawego wydarzyło? No i widoczniej nic takiego. O, widzę, że tutaj jeszcze nasz zawodnik został obwołany czarodziejem boiska. Grek natchniony zawsze, wiedziałem, że stać go na wiele, a ostatnio naprawdę przechodzi samego siebie, powiedział uradowany menadżer klubu Neuchâtel Xamax. Bardzo dobrze, widać, że jesteśmy szanowani w tej drużynie. A my tutaj kończymy kolejne spotkania. Przed nami z FC Basel spotkanie 2 listopada. O kurczę, to będzie bardzo, bardzo ciężkie spotkanie, ale i widowiskowe, to na pewno. Później gramy 10 listopada z FC Thun, następnie z FC Estegalen i na końcu z FC Zürich. No dobrze, mam nadzieję, że nie będzie to masakryczna przegrana z naszej strony, bo FC Basel jest chyba pierwszy, jeżeli się nie mylę. Tak, jest pierwszy w tabeli i jakbyśmy wygrali, to te trzy punkty byłyby dla nas na pewno bardzo ważne.
bo byśmy byli centralnie za Estegalen, a z nimi byśmy mieli spotkanie i jeszcze z FC Zurich, więc fajnie by było to wygrać, no ale nie będzie to na pewno łatwe spotkanie. Przejdźmy sobie jeszcze do treningu przed meczem. Przeczytamy sobie poprzednią sesję. Przesymulujmy i czy będzie upgrade? No najprawdopodobniej nie. Z takimi ocenami. No niewiele brakło, niewiele. To trzeba przyznać, że niewiele. Do tych 64 punktów overalla nam brakuje. I jeszcze jest pytanie, czy w ogóle będziemy grać w tym meczu. Tak, to już widzieliśmy. I czy zagramy w tym meczu? No niestety nie zagramy. Także musimy się obejść z niesmakiem w bardzo ciężkim spotkaniu. Myślę, żebyśmy się tam przydali, no ale cóż, decyzja trenera jest taka, a nie inna. Zobaczmy, czy nasze chłopaki wygrają, czy gorzko tego pożałujemy. 4 do 0. Dostaliśmy takie baty, że naprawdę szkoda gadać. Jeszcze tutaj czerwona kartka i kontuzja naszego zawodnika. No w ogóle to już jest masakra kompletna. No, mówi się trudno. No tutaj widzimy jakieś dwie wiadomości, pewnie czerwona kartka i informacja o urazie. I widzę, że 3 miesiące nie będzie tego zawodnika, także klub jest w bardzo dobrej kondycji, jak widzę. Oraz Marcis Os został zawieszony, ale to tylko na jeden mecz. Więc to nie jest w sumie takie najgorsze. Teraz 10 listopada jest następny mecz. A my pójdźmy sobie w kolejne treningi, wybierzmy je. Wszystko sobie też przesymulujemy. I jak nam pójdzie? O! 3 oceny A, jedna D i jedna C. I to oznacza, że mamy już 64 punkt, na który wyczekiwałem. I jest to bardzo dobra wiadomość, bo idziemy w zaskakująco szybkim tempie. Rozwijamy się. Nasza wartość rynkowa to 600 tysięcy euro. I sprawdźmy teraz, jaka będzie decyzja trenera w tym nadchodzącym spotkaniu, czy zagramy, czy nie. I tutaj widzę, że są jeszcze informacje odnośnie Europa League. Zaraz sobie je zobaczymy przed meczem. I w tym meczu zagramy. Także drugie nasze spotkanie w tym odcinku, w którym będziemy grać. Widzę, że Górnik Zabrze prawie wygrał z Espaniolem, ale niestety drużyna z Hiszpanii była górą. Manchester United gładko tutaj się rozprawił z jakimś klubem. A widzę, że tu nie, Zagłębie Lublin też przegrało. No szkoda, polskie kluby jednak dostały w kość. Celtic Glasgow przegrał z Lazio 3 do 0. I widzę, że to wszystko. A tutaj Związek Piłkarski Kraju Szwajcarii ogłosił skład na mecz towarzyski. Czy my tutaj się znajdujemy? Pewnie nie, bo jeszcze jesteśmy niedoświadczeni w tym, żeby wyjść w pierwszej reprezentacji. No i nie, nie znajdujemy się tutaj, bo byśmy byli w pomocnikach. No, troszkę szkoda. No ale jeszcze pewnie przyjdzie na nas czas. Tutaj widzę, że zawodnicy są też nieobecni. Jeden tylko z Norwegii. Także to wszystko, co mieliśmy sobie sprawdzić. I przejdźmy do kolejnego, drugiego już spotkania z FC Thun. No i witam Was bardzo serdecznie już w drugim spotkaniu. Tutaj mamy jeszcze składy obu zespołów. Neuchâtel Xamax, czyli my w takim samym ustawieniu wychodzimy. Karlen jest po całej jedenastce. Jedynie tutaj widzę, że Tafer się pojawił w miejsce zamiast jednego naszego podstawowego zawodnika. Albo jest kontuzjowany, albo on za kartkę pauzował. Ale nie jestem pewien. Chociaż to pewnie ten kontuzjowany, bo się nie przypatrzyłem. Tutaj widzę, że 4-1-2-1-2 to jest główna formacja FC Tan. Będziemy musieli się ich strzec, to na pewno. Ale mam nadzieję, że tutaj zgarniemy 3 punkty. Ale na pewno nie będzie to łatwe zadanie. Ulaj. Lucollo, podanie do Karlena. I czy ten strzeli? Tak! Mamy prowadzenie w 6. minucie spotkania. Bardzo szybko zdobyliśmy tą bramkę. Ale teraz musimy starać się utrzymać tą bramkę za wszelką cenę. Albo zdobyć kolejne bramki. A wiemy, że z naszą obroną nie będzie to łatwe. Dobrze tutaj Nucolo wypatrzył Karlena i ten bardzo dobrze wykorzystał tą sytuację. Jak na razie zaczyna się dobrze dla naszej drużyny. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Ulaj. Do Nucolo.
Taffer. Pięknie tutaj ograł obrońcę i Haile Selassie. Zagrywa tutaj Taffer do Mulaya i ten zdobywa bramkę na 2 do 0. Cieszy się tutaj z kibicami Liridon. Nie spodziewałem się, że tutaj będzie zagranie właśnie do nas, ale jak już doszło, to bardzo dobrze je wykorzystaliśmy. Bardzo mocna piłka. Strzał mógł być do obrony, ale na szczęście bramkarz drużyny przeciwnej tego nie obronił. I prowadzimy 2 do 0. Cichadech do Rappa i ten strzela, ale na szczęście niecelnie. Niewiele brakowało. No i do przerwy mamy wynik 2 do 0. Jak na razie rozgrywamy bardzo dobre spotkanie. Widzę, że tutaj pochwały idą do Taffera, który ma jedną asystę dzięki temu, że podał nam. Zdobyliśmy ważną bramkę, dającą prowadzenie na 2 do 0. Ulaj. Karlen. Donum. Donucollo. Collo do Karlena. Ale ładnie tutaj bramkarz wybronił. Kolejna dobra akcja z naszej strony. Chciałem, żeby to minu Collo podał. Ale Karlen tutaj był też dobrze ustawiony. No i niewiele zabrakło. Czadech. Bertone. Wrzutka do Rapa. I znów niewiele pewnie brakowało. Niepilnowany był tutaj w ogóle, ale na szczęście piłka źle trafiła na jego głowę i dzięki temu dalej jest 2 do 0. Cichadech. Niebezpieczna akcja w wykonaniu naszych rywali, ale bramkarz tutaj piękną interwencją się popisał. Chociaż mogło tutaj wpaść, nie ukrywam, ale na szczęście zmienił kierunek tutaj tej piłki. Collo, Mulaj. Piękne zagranie do Donnuma, który urywa się tam na skrzydle i może zagrać tutaj do Mulaya. I ten wykorzystuje tutaj sytuację bramkową. I mamy wynik 3 do 0. Mamy 10 minut do końca tego spotkania, plus to, co doliczy sędzia. Spokojne prowadzenie. 3 do 0. Raczej nic tutaj się już nie wydarzy. No chyba, że podwyższenie jeszcze bardziej tego wyniku. Albo honorowa bramka dla rywali. Tylko to się jeszcze może wydarzyć. Jak na razie Mulaj jest łakomy trzeciej bramki. Mulaj i mamy hat-tricka. Pierwszy nasz hat-trick w karierze. Jest to jak na razie najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Pięknie tutaj podryblował. Perfekcyjny strzał. 4 do 0. Sędzia doliczył 3 minuty. Do końca tego spotkania mamy jeszcze rzut z autu. Rozegrajmy go na spokojnie. Może jeszcze uda nam się jedną bramkę strzelić. Kto to wie? Ale raczej już się tutaj nic nie wydarzy. No i mamy ostatni gwizdek. 4 do 0, ostateczny wynik. Mamy hat-tricka, pierwszego w naszej karierze. Odbieramy piłkę meczową. Dostajemy oklaski od naszych kibiców. Był to niewątpliwie jeden z najlepszych meczów w naszym wykonaniu. Zobaczmy sobie jeszcze oceny menadżera. Mamy tutaj, stracimy już rachubę, ile razy w tym sezonie opuszczali swoją pozycję, ale to mnie nie zamartwia. Mamy więcej tutaj ocen negatywnych, ale mamy ocenę 9,5, mamy 3 bramki. Daliśmy zwycięstwo Neuchâtel Xamax i spore prowadzenie. I to mnie bardzo cieszy. Oceny menadżera mnie interesują. Ważne jest to, że odebraliśmy piłkę i zdobyliśmy 3 bramki i 3 cenne punkty. Witam się z Wami już po drugim meczu i
Weszedłem tutaj w wiadomości i mamy pozytywną wiadomość dla nas, jak i dla naszego zespołu. Marcin Sos zakończył okres zawieszenia i wraca do walki o miejsce w składzie. Jest to bardzo pozytywna wiadomość. I zagramy sobie już ostatni mecz w tym odcinku. Będzie to trzeci mecz. Muley, tutaj jeszcze mamy wieści. Muley strzela 3 bramki klubowi Thun. Muley wpisał się jako ostatni na listę strzelców i skompletował hat-tricka w wygranym 4-0 meczu z klubem FC Thun. Klub Neuchâtel pokonuje klub Thun. Neuchâtel znów pokonali klub Thun. Muley trafia 3 razy w meczu z klubem FC Thun. Bardzo tutaj pozytywne wiadomości o nas, jak i o naszym klubie. Bardzo miły mecz to był, naprawdę jeden z lepszych, tak jak mówiłem, to podczas spotkania. I dzięki temu meczowi awansowaliśmy na 7. miejsce. I teraz będziemy grać chyba z FC Estegalen, jeżeli się nie mylę. Ale to się zaraz okaże. Przejdźmy jeszcze tutaj do treningu. Wczytamy sobie poprzednią sesję. I przesymulujemy znów całość. O, i poszło nam bardzo dobrze. B, 3 oceny B, 2 C. Bardzo dobrze, wytrzymałość też nam wzrasta. 39 punktów mamy. Za chwilę będzie 40, więc nie najgorzej. I za chwilę będzie mecz bodajże 20. To był? Nie, jednak nie 20. 23. Mamy kolejny trening, także wykorzystajmy go sobie mądrze znów. Tym razem nie wczytam poprzedniej sesji, a zrobię nową. Przesymulujmy znów całość. Znów bardzo dobry trening. Dwie oceny B, dwie C i nawet jedna A. Bardzo fajny trening też poszedł. I zobaczmy, czy w ostatnim meczu zagramy. Mamy też jakąś wiadomość. Zagramy w ostatnim meczu, także przyzwoita też wiadomość. I Die powraca. Die wyleczył kontuzję i weźmie udział w najbliższym treningu. Prawdopodobnie będzie mógł zagrać w najbliższym meczu. Także dwie pozytywne wiadomości dla naszego zespołu, jak i również dla nas. I przejdźmy sobie do trzeciego, jak i ostatniego meczu w tym odcinku. No i witam Was w trzecim, ostatnim meczu, który rozgrywamy na wyjeździe. Będzie to ciężkie zadanie, bo nie gramy u siebie, na naszym terenie. Ale postaramy się wywieźć z tego terenu zwycięstwo. Ale wiem na pewno, że nie będzie to łatwe. Ciekawi mnie tylko, czy jakieś roszady w naszym składzie w ogóle wystąpiły. Czy znów będą rezerwowi zawodnicy na niektórych pozycjach, jak to miało miejsce w poprzednim spotkaniu. Ale zaraz się przekonamy. Wpierw skład FC Estegalen. W jakiej oni formacji wyjdą, to mnie ciekawi. Wyjdą w ustawieniu 4-1-2-1-2. Widzę, że będzie tutaj ciężko. Nie wiem, czy ten Demirović to nie był jakiś transfer. Chociaż nie jestem pewien. Bo tutaj widziałem, że na zdjęciu miał inną koszulkę. O, nasz skład prezentuje się następująco. Widzę, że Tafel jest w pierwszym składzie, jak miało to miejsce w poprzednim spotkaniu. Jest Aras na lewym skrzydle. I chyba ten Mijęk nie był w poprzednim spotkaniu, ale mogę się mylić. My standardowo gramy na pozycji środkowego pomocnika. Mam nadzieję, że będzie to równie udany mecz, jak i poprzedni, ale za chwilę się o tym przekonamy. Collo zagrywa do nas. My mu odgrywamy. Ten zagrywa do Carlena, ale niestety Zigi na posterunku, bardzo ładna interwencja, to trzeba przyznać. Pierwsza akcja w tym meczu. Tutaj niebezpieczna akcja rywali. I ten. Uchaim wrzuca w pole karne. I niestety bramka z główki. Nie upilnowałem tutaj tego zawodnika. Gdybym tutaj może był, to, to by się udało, ale niestety przegrywamy już na samym początku. Ale jak mówiłem, to nie będzie prosty mecz. Nie gramy u siebie, to też jest duży minus. No cóż, niepilnowany był i musiał to wykorzystać. No musiał.
Ale my się nie poddajemy, trzeba odrabiać straty. Mulaj. Węg. Ładne zagranie. Mulaj. Do Tafera, ten do Nucola, ale znów Ziggy na posterunku. Bardzo ładna akcja, bardzo ładna. Ale znów zabrakło wykończenia. Ale z pierwszej piłki tutaj też trzeba pochwalić Nucolo, że jakoś dopchał tą stopę i przyłożył się do tego strzału. Duchajm. Rzuca w pole karne. Na szczęście nic z tego nie wyszło. Ale i tak do przerwy przegrywamy 1-0. Niewielkie prowadzenie naszych rywali, ale musimy się wziąć w garść. Były dobre sytuacje, to trzeba przyznać. Było parę takich sytuacji, po których mogła paść bramka, no ale niestety bramkarz drużyny przeciwnej w tym meczu spisuje się bardzo, bardzo dobrze. Ale mam nadzieję, że w drugiej połowie zdobędziemy cenną bramkę, która da nam chociaż remis. Piękne przejęcie przez Lili do Namulaja. Tutaj Karlen wypuszczono Collo. No musi to wykorzystać nasz główny napastnik. I wykorzystał na 1-1. Bardzo ładne zagranie Karlena do Nucolo i ten precyzyjnie wykończył. Dobrze, że też tam staliśmy i odebraliśmy tą piłkę, bo z tej akcji nie byłoby praktycznie nic, gdybyśmy tej piłki właśnie nie odebrali. Bramkarz drużyny przeciwnej bez szans. Chociaż niewiele tutaj jednak brakowało do obronienia tego strzału. Ale ważne jest to, że mamy bramkę na remis. Groźne akcje wykonają naszych rywali. Utrzymują się przy piłce i tutaj napastnik drużyny przeciwnej strzela, ale bramkarz z linii bramkowej praktycznie wybronił ten strzał. Ale tutaj mieliśmy dużo szczęścia. Brawa dla naszego bramkarza. Co zrobił w tej sytuacji? Teraz możemy lecieć z kontrą. Mulaj podaje do Donuma. Donum na skrzydle. Widzieli Dona, ale też resztę drużyny Tafery. Ajajaj, blisko było, żeby Tafer mógł zdobyć swoją bramkę. Niewiele brakowało. Gdyby trochę niżej to poszło. Troszkę niżej. I ten. Oj, niebezpieczna sytuacja. Ale na szczęście Ruiz nie wykorzystuje tej sytuacji. Było tak blisko. Gdyby lepiej był ustawiony, lepiej na nogę mu naszło, to mielibyśmy tutaj prowadzenie ze strony gospodarzy. Karlen, Korbas. No niestety ten długorad, nie wiem jak on się nazywał, przepraszam bardzo, ale weszedł nam prost pod nogi, a mogliśmy wygrywać. No cóż, niestety tylko wynik 1-1. Ale i tak się cieszę, że chociaż ten jeden punkt udało nam się zdobyć. Był to bez wątpienia ciężki mecz. Ciężki mecz na wyjeździe. Ale chociaż udaje nam się ten jeden punkt wywieźć. No Collo lekko niezadowolony. No ale i tak ważne jest to, że zdobył tą wyrównującą bramkę. Także moi drodzy, witam Was już po ostatnim meczu w tym odcinku. Mam nadzieję, że ogółem cały odcinek Wam się podobał. Bez wątpienia był to jeden z przyjemniejszych albo najprzyjemniejszych odcinków, jaki nagrywałem. Miło mi się go nagrywało. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę oraz suba. To by było na tyle. Żegnam się z Wami. Na razie, do usłyszenia. Cześć.